Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady jest organizatorem dwóch znaczących imprez sportowych w Ustrzykach Dolnych. W kwietniu organizowane są biegi przełajowe w stylu anglosaskim, które dzięki zaangażowaniu organizatorów od paru lat noszą rangę Mistrzostw Polski, a biorą w nich udział najlepsze teamy biegaczy od Ustrzyk Dolnych po Gdynię, od Lublina po Zieloną Górę. Serdecznie na kolejnej już szóstej edycji Bieszczadzkiego Biegu Ekologicznego śladem Bieszczadzkiej Tarniny w gościnnej stadninie koni Forta w Dźwignaczu u państwa Budzyków. Jest to już kolejna impreza, za chwileczkę rozpoczynamy starty ponad 300 zawodników, którzy zgłosili się na biegi górskie w różnych kategoriach wiekowych oraz nowością w tym roku w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym z Czarnej organizujemy pierwszą edycję rajdu familijnego rowerami dla wszystkich chętnych, które również równolegle przy startach biegowych odbędą się tutaj. Serdecznie witamy wszystkich po raz kolejny. Myślimy, że będzie świetna i udana zabawa, o czym się przekonamy na koniec. Chyba jesteś żywe, jeszcze by harna je to domu, daj trochę tu. Raz, dwa i zejdziesz, daj czarnobrywa jesteś żywe. Biegi te odbywają się w Ustrzykach Dolnych na południowym stoku Kamiennej Laworki. W połowie października natomiast organizowany jest bieg ekologiczny śladem Bieszczadzkiej Tarniny, który jest jakby podsumowaniem działalności sportowej stowarzyszenia. Biegi te odbywają się po północnej stronie pasma Kamiennej Laworki w malowniczej wsi Dźwignacz Dolny. Najmłodszymi uczestnikami byli wśród dziewczynek dwuletnia Róża Niepokój, która przyjechała z rodzicami ze wsi Średnie Wielkie, a wśród chłopców trzyletni Tymon Mickoś z Ustrzyk Dolnych. Charakterystyczną cechą tegorocznych tras to malownicze stoki gór w Dźwignaczu, piękna pogoda, świeciło słońce na niebie ani jednej chmurki, a temperatura sięgała 25 stopni. Bardzo fajnie, kondycja super, także jesteśmy zadowoleni, mam nadzieję, że dojedziemy szczęśliwie wszyscy całą gromadką. A pogoda? Pogoda bardzo fajna. Troszkę wiatr wieje, ale super, świeci słoneczko, także... Bardzo proszę już teraz, żeby najmłodsi uczestnicy ustawiali się na czele tego peletonu, który będzie jechał. Jak się czujecie przed zawodami? Dobrze. No. Długo jeździcie na rowerach? Ja? Tak. Po raz pierwszy zorganizowano familijny rajd rowerowy na trasie Dźwignacz-Serednica-Dźwignacz na dystansie około 12 km, którego współorganizatorem był Uczniowski Klub Sportowy z Czarnej, działający przy tamtejszej szkole podstawowej. W zasadzie, jak mówili mi organizatorzy, nie ma lepszej pory roku na wyprawę w Bieszczady i start właśnie w tym biegu. Październikowa pogoda maluje lasy pięknymi barwami, a ciepło sprzyja zawodnikom i kibicom. Impreza odbywa się co roku w piknikowej, rodzinnej atmosferze. Była muzyka, sportowa rywalizacja, potrawy z grilla i wiele radości, a do tego piękne widoki okalających stadninę koni Forta gór. W familijnym rajdzie rowerowym wystartowało 80 rowerzystów w różnym wieku. Stopień trudności przygotowanych przez organizatorów tras i ich dystanse dopasowane zostały do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i starszych amatorów biegania. Najmłodsi biegacze mieli do pokonania dystanse od 200 do 1200 metrów. Dla doświadczonych zawodników organizatorzy przygotowali pętlę o długości 2300 metrów,
którą w zależności od dystansu zawodnicy pokonywali dwa lub trzy razy, czyli przebiegali 2300 metrów lub 9200 metrów. A chociaż Nordic Walking pokonywali pętlę dwa razy, w ten sposób pokonując dystans 4600 metrów. Byliśmy na paru, przyprowadzasz, może kochamy nas weź. Dzięki sobie grzejemy w dół, bo obmanesz. Raz, dwa, dejdesz, deczę dobrywa, ja ty żywesz. Raz, dwa, do domu, ja z tebe prowadzę. Raz, dwa, dejdesz, deczę dobrywa, ja ty żywesz. Raz, dwa, do domu, ja z tebe prowadzę. Najlepszymi biegaczami w kategorii Open byli wśród kobiet Sabina Lizis z MKS Halicz Ustrzyki Dolne, a wśród mężczyzn Zbigniew Tomaszek z Ustrzyk Dolnych, reprezentujący Wojska Obrony Terytorialnej i Ustrzycki Klub Biegacza. Przeprowadzasz, może kochano je nasować. Dzięki z nasoju ja lepidu, bo odpanecz. Raz, dwa, dejdesz, deczu dobrywa, ja ty żywesz. Raz, dwa, do domu, jaż te na prowadzu. Raz, dwa, dejdesz, deczu dobrywa, ja ty żywesz. Raz, dwa, do domu. W marszu Nordic Walking na dystansie 4600 metrów byli wśród pań Małgorzata Kubiszyn z Lubaczowa, a wśród panów Tomasz Wojtowicz. Paru przede pytań, duszy nie boczu my spokuszę. Bicze z tobą ja nie pidu i nie czekam. Raz, dwa, dejdesz, daj czarnobrywa, ja ty żywesz. Raz, dwa, do domu, ja z tego prowadzę. Raz, dwa, dejdesz, daj czarnobrywa, ja ty żywesz. Raz, dwa, do domu. Udało się bardzo dobrze, bardzo lubię biegać tutaj właśnie w Ustrzyckich biegach ekologicznych. Świetna atmosfera i organizacja, także każdemu wszystkim gorąco polecam. Który raz startujesz? W tym biegu startuję drugi raz i tak samo jak w ubiegłym roku, naprawdę świetna organizacja i atmosfera. Najstarszym zawodnikiem wśród biegaczy był Andrzej Reczkowski z Nienaszowa, reprezentujący klub Atletik z Ręcin. Tutaj? Tak. Pierwszy. Pierwszy, jak się biegło? Bardzo dobrze. To znaczy, proszę coś powiedzieć o trasie. No trasa wymagająca jest trasa, ale wiązka, no ale ci, którzy biegają tak dla treningu i tego, to dobrze. Że pan bardziej dla zdrowia. No, przeszedłem na emeryturę i tak dwa lata przed emeryturą zacząłem biegać. Także to trzeci rok mojego biegania. Trzeci rok, tak. I jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Tak? Szósty bieg ekologiczny został objęty patronatem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla,
a w jego imieniu uczestników pozdrawiała Dorota Łukaszyk, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. To ogromny zaszczyt, że Zarząd Województwa Podkarpackiego mógł objąć honorowym patronatem tę wspaniałą imprezę, która z roku na rok się coraz bardziej rozwija, cieszy się coraz większym zainteresowaniem sportowców, nie tylko z naszego miasta, nie tylko z naszego województwa, ale i poza. To jest ten moment, że na pewno od nas wszystkich należą się podziękowania tutaj organizatorom Stowarzyszenia Nowoczesne Bieszczady. Oczywiście deklarujemy tutaj pomoc na przyszłość jako, mam nadzieję, może i sponsor od następnych już tutaj zawodów. Gratulujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację tych zawodów, tych biegów. Mamy nadzieję, że impreza z roku na rok będzie się rozwijała tak, jak robi to dotąd. W tym roku nowe konkurencje, coraz więcej zawodników. Dziękujemy za wszystko, gratulujemy zwycięzcom, wszystkiego dobrego. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal uczestnictwa, a nagrody rzeczowe, jedyne w swoim rodzaju, ręcznie wykonane ceramiczne tarninowe patery. Że my wspieramy wszystkie wasze imprezy, także deklaracji składać nie będę. Tutaj pan wicestarosta mówił, że było bardzo dużo ludzi, no więc to jest sam dowód tego, że takie imprezy należy wspierać. Więc ja mogę zadeklarować tak, że będziemy te wszystkie mądre rzeczy, które robicie, absolutnie wspierali, a państwu wszystkim uczestnikom no, że gratuluję, a zwycięzcom tym bardziej gratuluję. Wszystkiego dobrego. Miejsce szóste, Marcelina Krząszcz. Dominika Bognar. Lena Wrócik, trzecie Oliwia Rogalińska, drugie Emilia Staszewska i miejsce pierwsze Klara Wachta. Miejsce czwarte Michał Rogaszki. Trzecie pierwszy Wrócik na dystansie 200 metrów Maciej Wojnarz. Trzecie Michał Choroba, drugie Kasper Kaszany, pierwsze Karol Jaszulski. 400 metrów. Miejsce szóste Karol Różański. Miejsce piąte Karol Dękowski. Miejsce czwarte Stanisław Dudka. Miejsce trzecie Hubert Grzegorzak. Miejsce drugie Michał Krupa. Miejsce pierwsze Szymon Kozak Szymula. Miejsce pierwsze Karolina Abiasik. Gratulujemy kategoria K1 kobiet. Tutaj mamy trzy miejsca. Miejsce trzecie Elżbieta Blajer. Miejsce drugie Magdalena Rutkowska. Miejsce pierwsze Halina Ćwiąkała. Miejsce trzecie Roman Kwoka. Miejsce drugie Andrzej Golański. Miejsce pierwsze Adam Brędzowski. Dziękuję bardzo. Zaczniemy od kobiet. Tutaj trzy pierwsze miejsca. Miejsce trzecie Katarzyna Łuszczyk. Miejsce drugie Angelika Szyszka. Miejsce pierwsze Sabina Lizis. Miejsce trzecie Paweł Stańko. Miejsce drugie Tomasz Szeremeta. Miejsce pierwsze Zbigniew Tomaszek. Trzy, mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze. Miejsce trzecie Grażyna Domańska. Miejsce drugie Ewa Lachowska. Miejsce pierwsze Małgorzata Oleksy. Zaczniemy od pań. Miejsce trzecie Bożena Kończewska. Miejsce drugie Erwina Wilusz. Miejsce pierwsze Małgorzata Kubiszyn. Kazimierz Grządziel. Miejsce drugie Jacek Konik. I miejsce pierwsze Tomasz Wójtowicz. Szósty bieg ekologiczny śladem bieszczadzkiej tarniny w Dźwiniaczu Dolnym Stadina Koni Forta właśnie dobiegł do końca. Wystartowało w zawodach prawie 300 zawodników, być może nawet ponad 300 zawodników, ale jeszcze nie sprawdziłem, jak to do końca nam wyglądało. Dziękujemy bardzo tym zawodnikom, którzy przyjechali walczyć tutaj o medale, ale również dziękujemy tym, którzy po prostu chcieli wystartować, chcieli się przejść, chcieli podziwiać swoje pociechy, bo bardzo dużo dzieci wystartowało w biegach dziecięcych. Dziękując, zapraszamy na kolejną edycję. Kolejna edycja to oczywiście Mistrzostwa Polski w biegach górskich, które
organizujemy w kwietniu. Można już powiedzieć, że to będzie 18 kwietnia, także już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Partnerami i współorganizatorami są powiat bieszczadzki, Stadnina Forta Państwa Budzyków z Winiacza i restauracja huculska Arkadiusza Kuca. Tegoroczną oprawę muzyczną zapewniał ukraiński zespół ludowy Karpatia, który skocznymi melodiami zagrzewał zawodników do walki na trasach.